rodziców mam zaszczyt powitać wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, aby wraz z nami świętować Dzień Edukacji Narodowej. Witamy serdecznie dyrekcję naszej szkoły. Witamy zaproszonych gości. Pana wicestarostę Krzysztofa Szpyta oraz przewodniczącą Rady Rodziców, panią Ryszardę Bąską. Witamy gorąco naszych nauczycieli, wychowawców i wszystkich dawnych i obecnych pracowników naszej szkoły. Bez was, drodzy państwo, szkoła nie mogłaby istnieć. Kierujemy w waszą stronę wyrazy wdzięczności i podziękowania za waszą żmudną, codzienną, często syzyfową pracę. Nauczyciele, nauczyciele emeryci, pani przewodnicząca, wszyscy zaproszeni goście. Dzień Edukacji Narodowej skłania nas wszystkich do refleksji. To w okolicach tego dnia bardzo wiele mówi się na temat szkoły, nauczyciela, gdyż nasze społeczeństwo najbardziej zna się na medycynie, na edukacji i na sporcie. Dlatego też tak wiele przy tej okazji się mówi. Szkoła w dziejach naszego kraju różnie była postrzegana, zarówno przez rządzących, przez samych uczestników, czyli uczniów, przez nauczycieli. Różnie też była oceniana. Zmieniała się w ciągu tego okresu, ale jedno pozostało niezmienne. Zawsze głównym podmiotem w szkole był uczeń. I tak jest do dnia dzisiejszego. To uczniowie oczekują od nas, nauczycieli, profesjonalizmu, podmiotowego traktowania, przygotowania w dorosłe życie. Na wiele zmian byliśmy i jesteśmy przygotowani. Jesteśmy w stanie sprostać pojawiającym się wyzwaniom, ale pewnie nikt z tych starszych nauczycieli, jak i nas młodszych, nie przewidział jednej sytuacji, że po transformacji ustrojowej 1989 roku szkoła stanie się podmiotem gry rynkowej. To dla mnie trochę nowe, nowe coś takiego doświadczam, będąc tylko z państwem, bo zawsze jesteśmy przy okazji zakończenia roku, początku roku, kiedy w tle jest młodzież i widać, że zwykle ona jest niecierpliwa i trzeba szybko kończyć, ale dzisiaj też nie będzie inaczej. Ja jestem pod wrażeniem wystąpienia dyrektora, który zwrócił uwagę na tą sferę ekonomiczną. I ja też dzisiaj jestem w takiej roli, zresztą to jest nic nowego. Ja reprezentuję organ prowadzący, czyli instytucję, która zajmuje się finansowaniem waszej działalności, również waszej działalności. Można powiedzieć, że pan, tak jak pan dyrektor, że wszyscy się troszeczkę znamy na oświacie. Każdy z nas pewnie troszkę liznął przez dzieci, no ja też czasami i patrzę, co moja żona wyprawia w domu, a faktycznie jest tego dużo i tutaj muszę oddać, że faktycznie to nie jest tylko praca w szkole, ale też te godziny spędzone nad opracowaniami, nad klasówkami. Szanowni państwo, ale myślę, że ważne jest to, żeby każdy z nas zajmował się tym, na czym się naprawdę zna. Wy znacie się na edukacji, znacie się na wychowywaniu naszej młodzieży, a my, mam nadzieję, znamy się, i myślę, że to jest prawda, znamy się na pozyskiwaniu pieniędzy, żebyście mogli w spokoju pracować. I myślę, że to, co do tej pory się stało w naszych szkołach, no jakby jest tego przykładem, że staramy się z punktu widzenia starostwa, powiatu, aby i infrastruktura była dobra, żeby szkoły nasze
kwitły, rozwijały się i to widać. Widać w każdym momencie, oprócz tych typowych warunków bytowych, po zestaw narzędzi do nauczania. Wszystkich bardzo serdecznie. Ja w imieniu wszystkich rodziców chciałabym podziękować nauczycielom, że zajmują się naszymi dziećmi. Mają dużo cierpliwości, dużo czasu muszą im poświęcić, dużo nieraz i miłości wyciągnąć jakąś rękę do, bo dzieci, nasze dzieci są trudne. Ja sama mam 4 dzieci, 2 chłopców już wychowałam, no a 2 jeszcze wychowuję. I widzę, jaka jest różnica w wychowaniu młodzieży wcześniej i młodzieży teraz. Także doceniam waszą pracę, jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. I bardzo, bardzo serdecznie wszyscy rodzice dziękują. Chciałabym jeszcze opowiedzieć taką opowieść. W Stanach Zjednoczonych, na uniwersytecie, student pisał pracę. Dostał zadanie prowadzić wywiad w szkole w biednej dzielnicy z uczniami. I student wykonał zadanie, przeprowadził wywiad z uczniami tej szkoły. Po 30 latach następny student również pojechał do tej szkoły, wziął te wszystkie teczki, z którymi to były, znaczy źle mówię, przepraszam. Odnalazł te osoby, te dzieci, tych uczniów, z którymi były przeprowadzone te wywiady. I co się okazało? Okazało się, że dzieci z tej biednej dzielnicy, z tej szkoły wyrosły na dobrych obywateli, bardzo na wysokich stanowiskach. Każdy osiągnął sukces. Zdecydowanie więcej. Niemniej jednak finanse, którymi dysponujemy, pozwalają na tylko taką nieliczną grupę docenić. Bardzo bym prosił, żeby państwo, którzy zostaną wyczytani, podeszli po odbiór plakatu. Pani Barbara Zagradzka. Pani Edyta Świstowicz-Mazur. Pani Małgorzata Prock. Pani wicedyrektor Barbara Kurek. Pani Beata Harsz. Pan Tomasz Oleja. Ja chciałem państwa poinformować, że w ciągu roku też wręczyłem już 4 nagrody dyrektora. Jeszcze ja tradycyjnie też z puli nagród. Szanowni państwo, no nie oszukujmy się, to jest ta sama pula nagród, co dla was, więc żeby nie komplikować sprawy, w tym roku jest 1 nagroda starosty dla dyrektora. A reszta została przeznaczona na nagrodę dla was, czyli dyrektora zespołu. Gratuluję bardzo.
za Państwa pewne. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile będą stanowić dla Państwa miły upominek. Zapraszamy na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Zostawili mnie. Przyjdą następni. Czy tak samo uparci i tak samo nieprzystępni? W oczach strach mający jedni, inni rozgadani do niemożliwości. Kochani, nieprzystępni dziś, jutro już rozumiejący. W oczach strach mający jedni. Odeszli czerpać życia pełne garści dobroci, miłości, goryczy i rozumienia, że wszystko, czego ich uczyłem, to życie. Wyszli z tej szkoły, z tego budynku, z tego domu, w chłodny świat niepewności. Odkryją, że co im czytałem prawdą było, że ich nie kłamałem. Zrozumieją. Byli tacy uśmiechnięci, pełni nadziei, szczęśliwi, że już odchodzą. Nie dostrzegli w kąciku mego oka żalu, który we mnie płonął i dumy. Dlaczego? Gdyby wiedział, że idę w świat pełen obaw, a uśmiech mój skrywa strach. Bo czymże jest dorosłość? Czymże jest dorosłość? Niczym pośród czasu ram ukrytych? Otwartością stale zmieniającą się, a może po prostu dojrzałością cielesną, wyrwaną z oków dzieciństwa. Dorosłość. Odpowiedzialność za siebie? Czy może znak czasu pośród zmarszczek wielu? Ojcowanie dzieciom? Bycie ich opoką? Dorosłość. Swawole niczym nieskalane. Wolność obijająca się niczym fale o skałę? Czuł nas poprzez książki. Mówił do nas o świecie, o życiu, aby kiedy przyjdzie ten moment, spojrzeć odważnie w oczy swego losu. Mówił do nas słowami Herberta. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny w ostatecznym rachunku. Jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych, niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda. Posłuch encyklopedii, a nie ma kto poradzić. Zbadano słońce, księżyc, gwiazdy. Zgubiono mnie. Moja dusza odmawia pociechy wiedzy. Wędruję tedy nocą po drogach ojców i oto miasteczko, wśród czarnych słonecznych. To miejsce, które opuściliśmy, to miejsce, które krzyczy. Skończył się czas naiwnej zabawy, młodzieńczych uniesień i buntu. Przyszedł czas na wykorzystywanie wiedzy, tego, o czym nam mówiłeś.
Tak uparcie powtarzałeś. Niezmordowana jest oracja światów. Mogę to wszystko powtórzyć od nowa. Z piórem odziedziczanym po gęsi i Homerze, z pomniejszoną włócznią, stanąć wobec żywiołów. Opowiadałeś nam historię jak gotyckie wieże z Igliwia w Dolinie Potoku, niedaleko Mont Tamalpe, gdzie rankiem i wieczorem gęsta mgła jak oceanu gniew i uniesienie. W tym rezerwacie olbrzymów pokazują przekrój drzewa, miedziany pień zachodu o kręgach niezmiernie regularnych jak kręgi na wodzie. I ktoś przewrotny wpisał daty ludzkiej historii. Cal od środka, pożar dalekiego Rzymu za czasów Nerona. Połowy bitwa głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł. Ogromne tłumy ludzkich głów. A speaker cedził coś. Nieświadomym ziarnem, rozwiewanym przez wiatry młodości nieujarzmione. Czy dziś pamiętasz choć nasze twarze?